Sanok będzie miał obwodnicę. Rządowy plan może być ratunkiem dla zakorkowanego miasta. Natężenie ruchu w Sanoku jest rekordowe. W 2010 roku w ciągu jednej doby przez miasto przejeżdżało niemal 25 tysięcy samochodów. To jeden z najwyższych wskaźników w Polsce. To jest coś, co zaskoczyło wszystkich. Ale trzeba też pamiętać o tym, że takich obwodnic w Polsce są setki. I to jest niewątpliwie też decyzja polityczna, że akurat Sanok znalazł się na liście. Dla nas jest to miasto szczególne, które chcemy, żeby było takim liderem w tej części Polski, żeby przyciągało nie tylko turystów, ale jak to było w latach poprzednich, również i przemysł. I żeby stało się takim miejscem, które jest stolicą Bieszczad, stolicą tej części Polski. I dlatego Sanok na tej liście, dlatego że Polska się powinna równomiernie rozwijać. Obwodnica będzie przebiegała po południowej stronie Sanoka. To będzie 10-kilometrowa trasa, przy której trzeba wybudować blisko 11 kilometrów dróg dojazdowych, 6 mostów, 3 wiadukty i pół kilometra ekranów akustycznych. Budowa ruszy w połowie 2016 roku. Potrwa niemal 2 lata. Organ niezależny, jakim jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, będzie prowadził konsultacje społeczne i to jest element, który przed nami jest. Po tych konsultacjach społecznych zostanie wydana decyzja administracyjna mówiąca o przebiegu obwodnicy i ona będzie już wiążąca dla wszystkich. Miasto wzięło na siebie budowę dwóch łączników. Półkilometrowy połączy obwodnicę i ulicę Okulickiego. Drugi półtora kilometrowy obwodnicę z rondem Beksińskiego. Miasto będzie musiało zaciągnąć kredyt na te inwestycje, ale radni dali burmistrzowi zielone światło i pieniądze na budowę mają się znaleźć. Bo obwodnica to spora szansa dla Sanoka i regionu, coś co może skusić potencjalnych inwestorów. To oczywiście teraz są takie hasła, ale życie pokaże, że nowe obszary będą tutaj dosyć ważne, będą łatwiejsze do zagospodarowania, o to tutaj chodzi. Na rządowej liście znalazło się 12 obwodnic. Sanocka będzie kosztowała 254 miliony złotych. To jedyna obwodnica w ramach tego rządowego planu w Polsce południowo-wschodniej.